Serdecznie Państwa witam. Dzisiejszy odcinek jest zaskoczenia, ponieważ przy okazji 15 sierpnia gdzieś na którejś z dyskusji ktoś zadał pytanie, gdzie w Biblii jest wniebowzięcie Marii Matki Jezusa. No i oczywiście, gdy takie pytanie zostało postawione, każdy, kto zna Biblię, od razu odpowie. 1 Tesaloniczan, 4 rozdział. Gdzie w Biblii jest wniebowzięcie Marii, Matki Pana Jezusa? Jest w 1 Tesaloniczan, 4 rozdział. No i się wtedy dopiero zaczął, zamiast się cieszyć, że dostali tacy ludzie odpowiedź, to zamiast tego się zaczęła jakaś burza, awantura, brzydkie myśli o sobie samym i o innych. Więc mam nadzieję, że ten odcinek pozwoli odpowiedzieć na to. A ponieważ to było związane z świętem rzymskokatolickim, to żeby również było to użyteczne dla wszystkich, użyję tego przekładu Pisma Świętego. Jest to przekład rzymskokatolicki. Ma te wszystkie potwierdzenia, które musi mieć, żeby był uznany za rzymskokatolicki. Proszę bardzo. Ja się na tym nie znam. Może naciągam, może ten przekład jednak nie jest rzymskokatolicki, ale tu są właśnie takie informacje, że Konferencja Episkopatu Polski na zebraniu plenarnym dnia 2 maja 1997 roku zgodnie z kanonem 825 Kodeksu Prawa Kanonicznego wyraziła zgodę na wydanie polskiego tłumaczenia Pisma Świętego Starego i Nowego Testamentu w opracowaniu Jego Ekscelencji księdza biskupa Kazimierza Romaniuka, podpisane biskup Tadeusz Pieronek, sekretarz generalny Konferencji Episkopatu Polski, Nihil Obstat z dnia 15 marca 1997, ksiądz dr Marcin Wójtowicz, cenzor imprimatur, Warszawa, 30 kwietnia 1997. Jest potem kilka numerów i tak dalej, i tak dalej. Więc taki przekład wziąłem, żeby odpowiedzieć na to pytanie i przygotowuję też serię o tytule 40 powodów, dlaczego nigdy nie byłem i nigdy nie będę rzymskim katolikiem. To jest kontynuacja serii, którą teraz przygotowuję dla Was, czyli 40 powodów, dla których nie jestem i nigdy nie byłem i nigdy nie będę, mam nadzieję, że mi Bóg nie odbierze rozumu i nigdy nie będę świadkiem Jehowy. I teraz też jest w przygotowaniu seria 40 powodów, dla których nie mogę być rzymskim katolikiem. I no tutaj niechcący wyszedł pierwszy odcinek. Tylko że on nie odpowiada na pytanie, dlaczego nie jestem, nie mogę być rzymskim katolikiem. On odpowiada na pytanie, gdzie w Biblii jest wniebowzięcie Marii, Matki Jezusa. No więc odpowiedź pierwsza, w pierwszym liście do Tesaloniczan, napisanym przez świętego apostoła Pawła, 4 rozdział od 13 do 18 wiersza. I teraz ten fragment brzmi następująco. Bracia, nie chcielibyśmy, żebyście trwali w niewiedzy co do losu tych, którzy umierają. Nie chcielibyśmy, żebyście popadali w smutek jak inni, którzy nie mają nadziei. Jeśli bowiem wierzymy, że Jezus Chrystus nie tylko umarł, lecz także i zmartwychwstał, to i tych, którzy umarli w Jezusie, przez Jezusa przywróci Bóg ponownie do życia. Otóż pragniemy was zapewnić, opierając się na pouczeniach pańskich, że my, pozostawieni przy życiu, do dnia przyjścia Pana, nie wyprzedzimy tych, którzy będą już wtedy zmarli. Na głos Archanioła i na dźwięk trąby Bożej Pan sam zstąpi z nieba, a zmarli w Chrystusie z martwych wstaną pierwsi. Potem my, pozostający jeszcze wtedy przy życiu, wraz z nimi będziemy uniesieni w powietrze, w obłoki, na spotkanie z Panem, z którym tak już zawsze pozostaniemy. Właśnie tymi słowami powinniście się pokrzepiać nawzajem. Ewidentnie jest tu wyraźnie powiedziane, że Maria, mama Pana Jezusa,
będzie wzięta do nieba, w górę i że będzie razem z Panem Jezusem. Drugie miejsce, Ewangelia Jana, 14 rozdział, od 1 do 3. To jest obietnica Pana Jezusa, dotycząca właśnie wniebowzięcia między innymi Marii, Matki Jezusa. I tutaj znajdujemy to w Ewangelii Jana, rozdział 14, od 1 do 3 wiersza. Pan Jezus tutaj wyraźnie powiedział: uwolnijcie wasze serca od trwogi. Wierzcie w Boga, wierzcie również we mnie. W domu mojego Ojca jest wiele mieszkań. Powiedziałbym wam, gdyby było inaczej, a ja przecież idę, żeby przygotować dla was miejsce. Kiedy zaś odejdę i przygotuję wam już miejsce, i teraz uwaga, przyjdę ponownie, czyli Pan Jezus przyjdzie ponownie i zabiorę was do siebie. Zabierze również mnie i zabierze również Marię, Pana Jezus, Marię, Matkę Pana Jezusa. Zabiorę was do siebie, abyście byli tam, gdzie jestem ja. Tam, gdzie Pan Jezus jest. A gdzie Pan Jezus jest? W niebie jest. Czyli masz tutaj wyraźnie wniebowzięcie Marii, Matki Pana Jezusa. Następne miejsce. 1 Koryntian, 15 rozdział, 51 do 54 wiersza. Czyli wyraźnie mamy napisane trzeci dowód biblijny, że Maria, Matka Pana Jezusa, będzie wzięta do nieba. I to jest napisane w następujący sposób. Oto ogłaszam wam tajemnicę. Ta tajemnica była przedtem tajemnicą zakrytą, a teraz jest już tajemnicą ujawnioną w momencie, gdy apostoł Paweł to ujawnił. Oto ogłaszam wam tajemnicę. Nie wszyscy pomrzemy, lecz wszyscy będziemy odmienieni. W jednym momencie, w mgnieniu oka, na dźwięk ostatniej trąby zabrzmi bowiem trąba, umarli powstaną nienaruszeni, a my będziemy odmienieni. Trzeba, ażeby to, co zniszczalne, przyodziało się w to, co niezniszczalne, a to, co śmiertelne, aby się odziało w nieśmiertelność. A kiedy już to, co zniszczalne, przyodzieje się w niezniszczalność, a to, co śmiertelne, przyodzieje się w nieśmiertelność, wtedy sprawdzą się słowa, które zostały napisane: zwycięstwo pochłonęło śmierć. I jest to kolejny opis właśnie wniebowzięcia mojego, jako osoby, która uwierzyła w Pana Jezusa, twojego wniebowzięcia, jeśli uwierzyłeś w Pana Jezusa Chrystusa jako twojego Zbawiciela i znasz Go jako twojego właśnie Pana i Zbawiciela i wiesz, że On za ciebie umarł, za twoje grzechy, ale również jest to opis wniebowzięcia Marii, Matki Pana Jezusa, bo ona też uwierzyła w Pana Jezusa i jest zbawiona ze swoich grzechów. Maria zasłużyła na wieczne potępienie w jeziorze ognia i siarki, ale złożyła swoją ufność w Panu Jezusie Chrystusie, który umarł za jej grzechy i te grzechy jej zostały wszystkie przypisane Panu Jezusowi Chrystusowi. Natomiast świętość Pana Jezusa została przypisana Marii i Maria zostanie w niebo wzięta. Tak jak opisane mamy to w Biblii, w 1 Tesaloniczan 4 rozdział, Ewangelia Jana 14 rozdział, 1 Koryntian 15 rozdział i jeszcze jedno miejsce, Filipian 3 rozdział, 20 wiersz. Tych miejsc jest nieskończenie wiele, jest zatrzęsienie. W zasadzie już myślałem, że znalazłem 100 miejsc dotyczących wniebowzięcia Marii. Nie, znalazłem kolejne. I to po prostu można ciągle, ciurkiem wymieniać, szukać. Wystarczy czytać Biblię od pierwszej Mojżeszowej, pierwszy rozdział, do objawienia Jana, 22 rozdział, po kolei i sobie wynotowywać odpowiedzi na pytania, które chcemy. Oczywiście te miejsca są najbardziej wyraźne i te miejsca jednoznacznie są identyfikowalne. Inne miejsca wynikają przez różnego rodzaju bardziej delikatne sugestie i nie wprost są czytelne dla kogoś, kto słabo zna Biblię.
I Filipian, trzeci rozdział brzmi. Trzeci rozdział, 20 wiersz. Nasza ojczyzna jest w niebie. Tak, moja ojczyzna jest w niebie. Ojczyzna Marii, Matki Pana Jezusa, też jest w niebie, bo ona uwierzyła w Pana Jezusa. I nasza ojczyzna jest w niebie i stamtąd oczekujemy przyjścia Pana naszego Jezusa Chrystusa. On to właśnie przemieni nasze ciało, przemijające, czyli takie, które przemija, w ciało chwalebne, podobne do Jego ciała. Dokona zaś tego potęgą, jaką może poddać pod swoją władzę wszystko, co istnieje. Dokładnie tak. Czyli stryk trwa dłużej, niż ta przemiana się stanie. Pan Jezus może przyjść po to, żeby wziąć do nieba Marię jeszcze dzisiaj. Bo to pochwycenie, zabranie, uniesienie do nieba wierzących w Pana Jezusa Chrystusa może się odbyć w każdym momencie. Może się odbyć również dziś. Może się również odbyć, zanim opublikuję ten odcinek na YouTubie. Być może przez to ten odcinek nie trafi na YouTube'a. Więc generalnie Pan Jezus obiecał, że przyjdzie po swoich wierzących. I ci wierzący wiedzą, że Pan Jezus może przyjść w każdej chwili, również Maria. A skąd ja wiem, że w ogóle Maria jest wierząca? No, Dzieje Apostolskie mówią o tym. Pierwszy rozdział Dziejów Apostolskich wyraźnie to stwierdza, że ona się zaliczała do grona ludzi zbawionych. I możemy to sprawdzić jednoznacznie. Czyli ten paskudny grzesznik, który zasłużył na wieczne potępienie w jeziora ognia i siarki, na całe szczęście pokutował, oddał swoje życie Bogu, uwierzył w Pana Jezusa i został zbawiony. Maria z Nazaretu, Maria, Matka Pana Jezusa, ma przyszłość w niebie, będzie zabrana do nieba. I to czytamy tutaj. Wszyscy razem trwali na modlitwie z niewiastami, Maryją, Matką Jezusa i Jego braćmi. Tutaj jest po rzymskokatolicku oddane to imię Maryja, Matka Jezusa. Maryja, Matka Jezusa będzie w niebie, wyraźnie opisuje to Biblia i może nawet dziś być to w niebo wzięcie Marii. I ona będzie wtedy wzbudzona z martwych, a więc będzie żywa, a więc będzie żywcem wzięta do nieba. I to jest pierwszy powód, dla którego nie jestem i nie mogę być rzymskim katolikiem. Dlatego, że rzymski katolicyzm myli się, jakoby to już miało miejsce w przeszłości. To jest poważna pomyłka, ponieważ Maria, Matka Pana Jezusa, będzie wzięta żywcem do nieba, ale dopiero w przyszłości, gdy Pan Jezus Chrystus przyjdzie zabrać wszystkich swoich świętych do nieba. I to odbędzie się w przyszłości. Jeszcze się teraz nie odbyło, jeszcze się nie dokonało to wydarzenie. Być może będzie to dzisiaj. I wtedy natychmiast po tym zdarzeniu zacznie przez 7 lat się okres nazywany w Biblii Wielkim Uciskiem albo 70. tygodniem Daniela. I jak ten tydzień się skończy, to potem będzie sąd nad owcami i kozłami opisany w Mateusza 25 rozdział. I potem będzie tysiącletnie królestwo, które będzie trwało dokładnie 1000 lat. I wtedy nie będą się działy różne rzeczy, które dziś znamy. Na przykład lew będzie jadł trawę. Dziecko będzie się bawiło z wężem jadowitym, żmiją na przykład. Ono już wtedy nie będzie mu szkodzić. Nie będą żadne takie rzeczy się negatywne odbywały. Nikt nie będzie uczył bliźniego, poznaj Pana, bo każdy Pana znać będzie. Będzie to czas nowego przymierza, kiedy Bóg nowe przymierze zawrze z domem izraelskim, z domem Judy. Na podstawie doskonałej ofiary Pana Jezusa to będzie możliwe. I wiele wspaniałych rzeczy. I początek
tego uruchomienia zegara tych wydarzeń, to jest zabranie Marii, Matki Pana Jezusa, do nieba. Oczywiście jest to zabranie wszystkich wierzących w Pana Jezusa do nieba. Jeśli nie masz tej pewności, że Pan Jezus weźmie cię do nieba, to pokutuj ze swoich grzechów. Pan Jezus Chrystus umarł za twoje grzechy. Jeśli wyznasz Bogu swoje grzechy, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści ci grzechy i oczyści cię od wszelkiej nieprawości. A jeśli chcesz dalej trwać w swoich grzechach, to niestety pójdziesz do jeziora ognia, czyli do piekła, w którym ten ogień zakrywa człowieka tak jak wody jeziora zakrywają człowieka, gdy on wejdzie do wody. Tylko że to będą płomienie, ogień i siarka. To będą straszliwe męczarnie. I to ja ci życzę, żebyś nie trafił do takiego miejsca. Życzę ci, żebyś znalazł Pana Jezusa jako twojego Zbawiciela. Zachęcam do czytania Biblii, Słowa Bożego. Czytaj Biblię, Słowo Boże. Jeśli masz pytania, pisz. Czytaj Biblię, skrytka pocztowa 31 63 500 Ostrzeszów. Telefon, na który możesz dzwonić lub napisać SMS-a 791 214 963. Dziękuję bardzo za uwagę. Z Bogiem.